Miło mi otworzyć sesję poświęconą 50. rocznicy powstania Europejskiego Centrum Fizyki Jądrowej w Genewie. Sesja jest zorganizowana wspólnie przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie i przez Uniwersytet Warszawski. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Profesor Królikowski jest szefem grupy fizyków warszawskich, którzy biorą udział w jednym z największych eksperymentów cernowskich planowanych na najbliższe lata, eksperymentu przy nowym akceleratorze, który jest w tej chwili w budowie, przy akceleratorze LHC. Proszę Państwa, w tym roku obchodzimy 50. rocznicę powstania CERN-u. I CERN jest po prostu największym w tej chwili na świecie laboratorium fizyki cząstek elementarnych. Jest jednocześnie centrum doskonałości w dziedzinach fizyki akceleratorowej, informatyki i pewnych niektórych aspektów nauk technicznych. Oryginalnie CERN tworzyło 12 krajów. W tej chwili CERN to jest 20 krajów członkowskich. Jak widzą Państwo, te kraje to jest cała Europa. Od Portugalii aż po Finlandię, aż po Nordkap, prawda? Na początku CERN-u w 1953-1954 roku CERN wyglądał w ten sposób. Było pole, na polu były maszyny rolnicze. Tutaj stoi dwóch eminentnych, jednym z nich jest dyrektor generalny CERN-u, drugim jest ówczesny przewodniczący Konfederacji Szwajcarskiej. Oglądają miejsce, gdzie CERN będzie. Jak wygląda CERN teraz? To jest, proszę Państwa, fotografia Alp Jeziora Genewskiego, na której jest zaznaczony tunel największego akceleratora cernowskiego, 27-kilometrowy tunel akceleratora LEP, podziemny tunel. W tym tunelu w tej chwili budowana jest następna duża maszyna cernowska, akcelerator nazywany LHC, Large Hadron Collider, wielki zderzacz hadronowy, który ma ruszyć za 3 lata od chwili obecnej. CERN to jest jakieś 600 hektarów, kilkaset budynków, parę tysięcy pracowników i użytkowników naukowych, ale przede wszystkim jest to unikalny kompleks akceleratorów, niezwykłe wyrafinowane eksperymenty, aparatura detekcyjna, no i w takich bardziej wymiernych wielkościach to jest jakieś 1600 publikacji rocznie. CERN zajmuje się przede wszystkim fizyką cząstek i fizyką jądrową, ale jak wspominałem już, zajmuje się również fizyką detektorów i akceleratorów i wieloma zagadnieniami z dziedziny nauk technicznych. Istotą istnienia CERN-ów jest jego kompleks akceleratorów. Akceleratory, jak pewno Państwo doskonale wiedzą, są coraz większe i coraz droższe. I tylko współpraca międzynarodowa umożliwia naprawdę budowanie tak dużych urządzeń badawczych. I CERN jest przede wszystkim urządzeniem, które dostarcza przyspieszonych cząstek fizykom, którzy badają ich oddziaływania. Żeby przyspieszyć cząstki do dużych energii, nie można nawet zbudować jednego akceleratora. Zwykle wymaganych jest kilka do kilkunastu stopni przyspieszania, każdy zoptymalizowany dla swojej energii. I tutaj Państwo widzą, jak zawiłym i skomplikowanym jest układ akceleratorów cernowskich. Te najwcześniejsze części akceleratora to są różnego typu akceleratory liniowe i wstępne etapy przyspieszania znajdujące się tutaj. Potem mamy akcelerator, który się nazywa synchrotronem protonowym. To jest najstarszy z tych podstawowych akceleratorów cernowskich, uruchomiony w 1959 roku. Potem wiązki przechodzą do akceleratora superprotonowego synchrotronu, uruchomionego w 1975 roku. Tam są przyspieszane i wreszcie wpuszczane w 27-kilometrowy pierścień akceleratora LEP, który pracował do końca ubiegłego wieku. I w tym właśnie pierścieniu budowany jest w tej chwili wielki zderzacz hadronowy. Także ten ogromny kompleks akceleratorów jest podstawowym wkładem, że tak powiem, CERN-u w fizykę.
Dookoła tych akceleratorów budowane są układy eksperymentalne, układy detektorowe. Często fizycy mówią eksperymenty po prostu, ale to są ogromne urządzenia detektorowe. I w tej chwili dookoła akceleratora LHC budowane są cztery duże układy elektroniki i detektorów. I te układy, w budowie tych układów uczestniczą zespoły polskie. To jest przyszłość. LHC, Wielki Zderzacz Hadronowy, to jest przyszłość CERN-u. Będzie to akcelerator, który będzie przyspieszał protony do 7 teraelektronowoltów. To będzie najwyższa energia na świecie. Będzie to zderzacz, to znaczy związki protonów będą zderzały się w wybranych punktach, biegnąc z przeciwnych kierunków, w ten sposób zwiększając energię środka masy dwukrotnie i pozwalając na produkcję bardzo ciężkich obiektów. W referatach naszych gości usłyszą Państwo, dlaczego to jest ważne, dlaczego właśnie ta produkcja ciężkich obiektów to jest to, czym się w tej chwili fizycy pasjonują i co chcą fizycy odkryć. Ja może tylko zwrócę uwagę, że ten akcelerator jako taki jest akceleratorem o pewnych ekstremalnych własnościach. Nie tylko będzie miał największą energię, nie tylko ma ogromny obwód, ale w szczególności będzie miał bardzo dużo zderzeń na sekundę. Zderzeń proton-proton będzie, proszę Państwa, około 10 do 9 na sekundę. To jest niesłychanie duża liczba i w praktyce oznacza to tyle, że zderzenia będą następowały co 25 nanosekund. W takich będą się zderzały paczki cząstek, paczki protonów i w takim jednym akcie zderzenia paczek będzie naprawdę zachodziło około 20 zderzeń proton-proton. I z tych 20 zderzeń będzie trzeba wyłuskać sygnatury tych interesujących przypadków, które nam będą świadczyły, no w szczególności o produkcji różnych ciężkich cząstek. Zwróciłbym uwagę Państwa również na to, że w przerwie na kawę będą mogli Państwo otrzymać kopię Świata Nauki, wrześniowego Światła Nauki, gdzie znajduje się bardzo świetny artykuł profesorów Sosnowskiego i Wróblewskiego właśnie o CERN-ie, gdzie jest dużo więcej informacji, w szczególności opisana jest zarówno historia, jak i cała historia wejścia Polski do CERN-u i udziału Polski w CERN-ie. Więc po pierwsze, Polska była obecna w CERN-ie bardzo dawno. Właśnie pierwszy fizyk polski pojechał do CERN-u, o ile mnie pamięć nie myli, w 1958 roku. Od 1964 roku Polska jako jedyny kraj bloku wschodniego była państwem obserwatorem. Uzyskała status państwa obserwatora w CERN-ie. Ze strony CERN-u, jak sądzę, było związane to z zauważeniem dużego wkładu fizyków polskich w program naukowy CERN-u, a ze strony polskich władz był to kompromis, gdyż realia polityczne nie pozwalały wtedy przystąpieniu Polski do CERN-u. W momencie, w którym nastąpiły przemiany ustrojowe za żelazną kurtyną, w szczególności w Polsce, CERN był właściwie pierwszą zachodnioeuropejską organizacją międzynarodową, która zaprosiła Polskę na członka. I to nastąpiło prawie natychmiast, stało się to technicznie możliwe. I w 1991 roku Polska została przyjęta do CERN-u jako 16 kraj członkowski. Była pierwszym znowu krajem zza żelaznej kurtyny, który został przyjęty do CERN-u. W tej chwili można powiedzieć, że Polska została przyjęta razem z Finlandią. Finlandia nigdy nie była dokładnie krajem zza żelazną kurtyną. A od tego czasu zostały przyjęte jeszcze Czechy, Słowacja, Węgry i niedawno Bułgaria. Parę innych krajów, w tym Łotwa i Estonia, chcą zostać członkami CERN-u i pewnie zostaną w ciągu najbliższych paru lat. Polscy użytkownicy CERN-u to jest około 150 osób. To są naukowcy, inżynierowie i technicy, którzy pracują w polskich instytucjach, a w CERN-u wykorzystują jako laboratorium, do którego przyjeżdżają robić eksperymenty i pracować. Jest 9 uczelni i 3 instytuty w Polsce, które mają dosyć ożywioną współpracę z CERN-em. Ponadto około 80 Polaków pracuje po prostu jako pracownicy CERN-u bądź jest stypendystami w CERN-ie. Ta liczba wykazuje się silnym wzrostem. Na przykład przez ostatnie 6 lat liczba uczestników polskich w CERN-ie wzrosła o ponad 1/4. Natomiast liczba wszelkiego typu doktorantów i innych stypendystów wzrosła o aż 100%.
No i wreszcie ostatnia uwaga, która kończy moje wystąpienie, to jest to, że uczestniczymy aktywnie w całym programie naukowym CERN-u, w szczególności w tym programie, o którym wspomniałem już Państwu, w programie Wielkiego Zderzacza Hadronowego, LHC, gdzie cztery polskie zespoły eksperymentalne uczestniczą w czterech eksperymentach, przygotowaniu czterech dużych eksperymentów. Dziękuję bardzo.